Można by było tych różnych mniejszych, większych epizodów opowiadać, ale idziemy tak do czasu, kiedy 88 rok następuje. Jako odpowiedzialny za jeden z podregionów Solidarności w regionie Śląsko-Dąbrowskiej przyszło mi po prostu działać w drużynie, gdzie, tak jak powiedziałem, Danusia Skorenko na jednym z posiedzeń RKW przyszła i mówi, jest szansa, że w strajku, że zadymimy w Jastrzębiu strajkiem. No i u niej na Ligocie w mieszkaniu spotkałem się chyba z 2 czy 3 razy z chłopcami, bardzo młodymi, aktywnymi z Jastrzębia. No i muszę powiedzieć, że nie do końca wszystko rozumie, nie do końca wszystko to odpowiada prawdzie, jak to niektórzy próbują pisać nową rzeczywistość Solidarności, bo w Jastrzębiu trzeba powiedzieć, oprócz górników, którzy zastrajkowali, to było bardzo duże wsparcie. Kiedy górnicy zastrajkowali, to trzeba było jako regionalne struktury Solidarności dać wsparcie temu strajkowi. No i muszę powiedzieć, że tak, i środowiska akademickie, i punktem takim pomocy dla strajkujących kopalń w Jastrzębiu to był Kościół Najświętszej Marii Panny, Matki Kościoła, gdzie cały kolportaż się funkcjonował. Ja nie ukrywam, że w ten czas jako członek RKW były takie dwa momenty. Jeden, gdzie przywiozłem taksówką, jak taksówkarz się dowiedział, że on do strajkujących kopalń przywiózł pełen bagażnik papieru na ulotki. Z Olkusza jechał, powtarzam. To powiedział, proszę pana, ja nic o tym nie chcę wiedzieć. To jest mój dar, pan za to nie zapłaci. No nie, ja mówię, to chociaż za zwrot paliwa niech pan weźmie. No dobra, za zwrot paliwa. No i tu trzeba powiedzieć, że jako studenci pomagała Anita Gargas, Kluzikowa, Dorota i Przemek Miśkiewiczowie, z Krakowa studenci tacy jak Kurczak, Dzidek, Icek, Siwy, pojawiali się Adam Turula, który miał kontakt z biskupem Zimoniem, Kapenowcy, Krzysiek Laga, Adaś Jawor, no nie, w tym momencie ja wymieniam tylko niektóre osoby, bo tam były też osoby, które przyjeżdżały na jeden dzień, brały ulotki, kolportowały, no i trzeba było ten strajk podtrzymywać. No ja w tym momencie muszę powiedzieć, że jako członek RKW pojawiłem się zgodnie z ustaleniem, że dzisiaj w nocy wybucha strajk, to się wszyscy z RKW spotykamy. Jak poszło hasło, że strajk się zaczyna, to my jako Regionalna Komisja Wykonawcza mieliśmy za zadanie się pojawić w różnych punktach. Na Andaluzji, w Piekarach Śląskich, Kazisz Świtoń pojawił się na strajku. Tak płomienne przemówienie wygłosił, że 3/4 ludzi ze strajku, najdelikatniej mówiąc, uciekło. No nie? No ale wspierali. Z kolei w Jastrzębiu miał się pojawić Sienkiewicz, Luty, Skorenko, Giera. No nie? No i tam się spotkaliśmy. Podzieliliśmy się rolami, że Danusia Skorenko idzie do kopalni wspomagać tam chłopaków. Tam jest Lityński, Bogdan Lis i tak jak powiedziałem, na górce pojawiają się mediatorzy z Warszawy, czyli pan Wielowiejski, pan Czartoryski Paweł chyba, jeżeli dobrze pamiętam,
albo Piotr, albo Paweł Czartoryski, pojawiają się negocjatorzy, no i trzeba sobie powiedzieć, że też jak strajk trwał, to nie można powiedzieć, że Alojzy Pietrzyk był nieznany, bo on tam funkcjonował. Tylko pojawia się Wałęsa, no nie, i Wałęsa w tym momencie, że tak powiem, widać zapromował po części. Ja nie wiem na ile, nie chciałbym być cenzorem, chciałbym tylko powiedzieć o stanie faktycznym, który był. Podtekstów, innych rzeczy nie znam. Ja tylko mogę powiedzieć, że jeżeli zaczął się łamać strajk na Moszczenicy, to dostałem polecenie, mam się pojawić na Moszczenicy. Romek Bożko na znak protestu i żeby nie złamać tego strajku, zjeżdża na dół z ludźmi. Ja się pojawiam na Moszczenicy, tak mnie Adaś Kowalczyk prowadzi na Moszczenicę, że muszę skakać przez płot, no i prezydentem żadnym nie zostałem, ani nawet miasta prezydentem nie zostałem. No nie, może ten mój płot był niepromocyjny. No nie, tak się sprawa potoczyła, że byłem na Moszczenicy, podtrzymałem ten strajk. Strajk tak jakby zaczął przygasać, kiedy ludzie się dowiedzieli, że przyjeżdża do nich przedstawiciel Regionalnej Komisji Wykonawczej Solidarności, który staje, oni anonimowi w tłumie są, no nie? I zaczyna w nich coś pękać. A tu przyjeżdża i mówi, ja jestem Adam Giera, mieszkam tu i tu, działam w Solidarności, proszę was, nie odstępujcie od strajku, bo tam w innych, jak się dowiedzą, że wy klękniecie, to inni klękną, bo to jest czas rozprawy. Albo my, albo oni. Ludzie to kupują. Tam się w ten czas pojawia Grzegorz Kolosa. Niektórzy sobie przypisują, że oni go wypromowali. A ja pamiętam młodego chłopaka, który przyszedł i mówi tak, proszę pana, ja mówię, przestań tu panować, bo na całym świecie ludzie sobie mówią na ty. Mówię, bo proszę pana, ludzie nam uciekają. Ja mówię, to zróbcie strażę. No i na cechowni, po tej masówce, którą zrobiłem, okazało się, że Moszczenica nie usiadła. Dotrwała, później przenieśli się wszyscy na dzisiejszy manifest lipcowy. Tak. Ty, Adaś, jesteś na manifestie? Jesteś tam w tym całym szumie, czy nie? Jestem. Ja byłem z racji tej, że byłem tak zwanym obrotowym, to tak jak powiedziałem, jak się dowiedziałem, że nie ma papieru na drukowanie ulotek w piwnicach, w kotłowni dokładnie, była drukarnia u ojca Czarneckiego, no nie, to ja powiedziałem, tak, to ja powiedziałem, to ja jadę do siebie, do Olkusza i przywiozę papier. I tak jak powiedziałem, pojechałem na Meliny, gdzie miałem klucz z papierni, ukradziony papier lub, ale już to był kradziony, już nie był kupowany od złodziei, no nie, tylko papier. Wziąłem taksówkarza i mówię, proszę pana, czy pan weźmie kurs do Jastrzębia? No taki duży to byłbym frajer, jakbym nie zarobił, no nie, ale wie pan co, musimy podjechać w parę miejsc i zapakować pewne rzeczy. No nie, facet nie wysiadł ani razu z samochodu, tylko widział, że samochód mu siada, bo papier ciężki, cały bagażnik papieru, jeszcze na tylnych siedzeniach przykryte kocem, no nie. Jak zobaczył, że wjeżdżamy na górkę z tym papierem, zobaczył, że papier jest rozładowywany, to mówi, panie, ja złotówki od pana nie chcę, to jest mój podarunek dla was. Drugim momentem, gdzie to moja obrotowość była, to było, że strajk na Jasmosie dzisiejszym łamie się. No i ksiądz idzie odprawiać mszę. No tak się śmiesznie składa, że no kto tam pójdzie? Ja mówię, to ja idę za ministranta. Idziemy z księdzem, dochodzimy do wiaduktu, stoją radiowozy. To był jeden z młodych księży,
jeden z młodych księży wikarych, no i idziemy razem. Idziemy razem, dochodzimy do tego wiaduktu, gdzie jest osiedle, no nie? Aha, a ja już byłem po skręconej nodze, miałem nogę w gipsie. Miałem nogę w gipsie idę z księdzem jako ministrant. Dochodzimy do posterunku, bo nie wpuszczali. ZOMO obstawione, no i gdzie pan ksiądz idzie? A pan ksiądz, oczywiście cytując tychże ludzi, mówi, idę z posługą Bożą. A dokąd? Do strajkujących? No a z kim pan idziesz? A ja mówię, ja jestem ministrant. No nie? No to pan ksiądz pokaże dokumenty i niech pan pokaże dokumenty. No to ja mówię, proszę. On mi chciał ten dowód wziąć, ja mówię, pan chciał, żebym panu pokazał, pokazuję panu, ale dowód jest mój. No i schowałem, ale przeczytał imię, nazwisko. No i czyta, no nie? Czyta, że idzie pan ksiądz ten przez gruźliczkę, słyszymy jak mówi. Idzie pan ksiądz z ministrantem, który się nazywa Adam Giera. No i słyszę tam tym, jak mówią, bierz go szybko, bo to jest ten. No i tam, no to ja tą nogą kuśtającą w międzybloki pocisnąłem, no nie? Tak traf chciał, że ludzie oglądali to z balkonów, no nie? Jak zobaczyli, że kuśtający jakiś ucieka, to wyskoczyło z dwóch czy trzech z bloku, mnie gonili, no nie? No i tak się złożyło, że ten dystans się, że nie wzięli mnie. No i moja rola ministranta się skończyła. Ale też kolejny przykład, właśnie gdzie pyta się o centrum strajku, czyli o dzisiejszą Zofiówkę. Ja, Anita Gargas, Michał Luty, jeszcze ktoś, mamy za zadanie dostać się właśnie na strajkującą kopalnię 22 lipca, czy coś takiego chyba to była, nazywała się. No i też z tą nogą w gipsie, kuśtykam, no nie. No i doszliśmy do wniosku, że najlepiej będzie od strony bramy towarowej torami tym. No i idziemy. Tylko, że pod takim tym radiowóz mieli umieszczony pod torami tam taki był, no i my nad nimi sobie spokojnie, ale przez krótkofalówkę dali im znać tym na dole, że idą. No i znowu Anita, młoda dziewczyna, studentka, wycięła z buta, wyprzedziła mnie. Michał Luty też poprzód, no nie, a ja z tą nogą w gipsie, kuśtyk, kuśtyk, i już mnie mieli brać. I w ten czas poznałem właśnie nikogo innego, tylko słynnego Laleczkę. Jak zobaczyli, że ubecy nas gonią z mundurowymi, to górnicy nam na odsieć. No i w tym momencie tak się jakoś udało, że właśnie tenże przeze mnie wymieniony Laleczka, ale to idzie go bardzo szybko, do dzisiaj się przyjaźnimy, no nie. I w ten sposób dotarłem na kopalnię. Ja byłem tak zwanym obrotowym członkiem RKW, który, no i tak się złożyło, że ta moja noga w gipsie doprowadziła, że zacząłem gorączkować, bo od tego chodzenia tutaj z tyłu mi przetarł gips na dole ten nogę. No i wróciłem do swojego zakładu. Dobrze, że kierownika młodego, takiego bardzo młodego wówczas kierownika prosto po studiach, gdzie ubecy powiedzieli, że mam mnie zwolnić, on powiedział, to możecie mnie zwolnić, ale ja tego człowieka nie zwolnię.